Rozmowa dnia. A w Katowicach jest pan minister Michał Wójcik, wiceszef resortu Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze... Poproszę o komentarz do świeżej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Tą wypowiedź publikuje portal niezależna.pl. Jest to fragment wywiadu z Gazety Polskiej. Ta sprawa, mówi pan prezes, wypowiadając się na temat wyboru posłanki SLD na stanowisko Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wkrótce zostanie rozwiązana. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak jak w życiu, tak i w polityce zdarzają się różne zwroty akcji. Czy tę wypowiedź rozumie pan jako no, zapowiedź zmiany na stanowisko? Szefa komisji, y, która się zajmuje polityką społeczną i rodziną w Sejmie? Mam nadzieję, pani redaktor, zresztą my, jako Solidarna Polska, czyli część Zjednoczonej Prawicy, złożyliśmy pismo, żeby jednak rozważyć odwołanie pani przewodniczącej. To wynika z tego, jaki charakter ma ta komisja jedna z ważniejszych komisji, ale przede wszystkim też z wypowiedzi pani przewodniczącej. Ja miałem okazję zapoznać się z kilkoma takimi wypowiedziami. One są szokujące. No i taka osoba na stanowisku przewodniczącego Komisji Rodziny nie jest dobrym pomysłem. Ja wiem, że parytet musi być. I to jest rzecz oczywista. Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście ta komisja powinna być w rękach, no może nie tyle w rękach, bo my mamy większość tej komisji, no ale jednak na czele tej komisji staje bardzo kontrowersyjny polityk. W moim przekonaniu nie jest to dobry pomysł. My jako Solidarna Polska. Już kilkanaście dni temu zaapelowaliśmy o zmianę. Panie ministrze, kilka dni temu weszły w życie przepisy, które no pozwalają zapobiegać, tak naprawdę zwalczać zjawisko, które się nazy nazywane jest nielegalną adopcją, ale chyba powinno być po prostu nazywane handlem małymi dziećmi, noworodkami. Pan bardzo mocno pilotował te zmiany, mówił pan o tym problemie. Czy rzeczywiście to, to, co w tej chwili jest w polskim prawie, co się co do tego prawa naszego weszło, to są yy, przepisy, które dają realne możliwości na walkę z tym procederem? Tak, dlatego, że ta kwestia nie była regulowana w kodeksie karnym. Był tylko przepis, który mówił o takiej zorganizowanej działalności dotyczącej adopcji nielegalnych, czyli tak naprawdę dotyczył tylko zorganizowanych grup przestępczych. Natomiast my mamy często takie sytuacje, gdzie indywidualnie na przykład matka biologiczna decyduje się na to, żeby komuś sprzedać dziecko. No, mówię o rzeczach nieprawdopodobnych, ale niestety takie sytuacje miały miejsce i to wiele lat na to zwracało uwagę wiele Osób, polityków nie tylko, ale rzeczników praw dziecka kolejnych. No i wreszcie przygotowaliśmy takie przepisy, taką zmianę. Ona polega na tym, że będzie karany tego rodzaju proceder, bo on jest niedopuszczalny, bo dziecko nie może być przedmiotem obrotu, przedmiotem handlu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. I te przepisy weszły w życie kilka dni temu. I mam nadzieję, że znikną te portale, pani redaktor, gdzie na przykład pojawiały się ogłoszenia: sprzedam brzuszek. No to właśnie była chęć dokonania tego. Takiej transakcji z kimś. Oczywiście różne drogi były, bo to jest albo obejście przepisów o adopcji, normalnych przepisów, które funkcjonują w prawie, w normalnej drogi, gdzie można zaadoptować dziecko. Czyli na przykład ktoś wręcza korzyść majątkową bądź zapewnia o korzyści osobistej i wtedy będzie to karane, bo tego nie wolno robić. Natomiast jest też druga sytuacja, czyli tak zwane oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Czyli na przykład matka biologiczna oświadcza, że mężczyzna, z którym przychodzi, z ojcem biologicznym, co jest nieprawdą, ma świadomość tego, wówczas coś takiego będzie karane, bez względu nawet na to, czy była korzyść majątkowa bądź osobista. Panie Mitrze, teraz zmieniamy temat. Chciałam pana zapytać o, o dyskusję, która trwa po ogłoszeniu decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo mówię, dyskusja cały czas trwa, bo dzieją się różne rzeczy w tej sprawie. Wiemy o decyzji sądu okręgowego, który zanim podejmie decyzję w sprawie konkretnej, która jest, która się toczyła przed sądem niższej instancji, to postanowił sprawdzić, czy sędzia, który wydawał wyrok w ogóle jest sędzią, czyli ma mandat do, do wydawania wyroków i w tym celu wystąpił do Kancelarii Sejmu. Chce się dowiedzieć, kto popierał tego sędziego, kto popierał KRS, bo KRS nominowało tego sędziego, czeło tego sędziego. Dzisiaj, w rozmowie z Rzeczpospolitą, pan profesor Marek Sawian, polski sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi, że tu nie ma automatyzmu pozwalającego stwierdzić, że jeśli sędzia był wadliwie powołany, to upadają wszystkie jego orzeczenia. Dziś nie można niczego przesądzać, trzeba tu odrębnej analizy. Ale mówi, że taka analiza właśnie w tym kierunku powinna być sporządzona przez i przeprowadzona przez Sąd Najwyższy. Panie redaktor, pamiętajmy o pewnych sprawach, które dotyczyły konsekwencjach wyroku Europej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż po pierwsze, nasi oponenci przyjmowali, że będzie podważona legalność funkcjonowania KRS-u. Tak się nie stało. Myśleli, że będzie podważona legalność działania Izby Dyscyplinarnej. Tak się nie stało. Trybunał Sprawiedliwości w istocie rzeczy przerzucił ten, ten problem, co do którego złożono pytania prejudycjalne na teren polski i powiedział dział Sądzie Krajowy, ty sobie rozstrzygnij w indywidualnej, konkretnej sprawie, jak uważasz, jak, czy jest organ niezależny, czy są sędziowie niezawiśli, ale w indywidualnej, konkretnej sprawie, niepowszechnej. I teraz, pani mówi o postanowieniu Sądu Okręgowego w Osztynie. On jest bardzo niebezpieczny, wręcz niedopuszczalny, bo to jest ingerencja w kompetencje konstytucyjnych organów, takich jak Sejm, Krajowa Rada Sądownictwa i Prezydent, bo żaden sędzia, pani redaktor, nie może i yy, nie ma prawa absolutnie oceniać statusu innego sędziego. Nie może podważać statusu pan innego uważa, sędziego. Pan że nie ma prawa i nie może, natomiast Sąd Olsztyński Okręgowy, to rzeczywiście chodzi o ten sąd, uznał, że może, ale być może za chwilę inne sądy okręgowe, nie wiem, w Warszawie, Poznaniu, w Gdańsku, gdziekolwiek w Polsce, będą podejmowały dokładnie takie decyzje i będą czekały na rozstrzygnięcia. Być może Sądu Najwyższego w tej sprawie wyobraża sobie pan taką sytuację, bo ona przecież... Przecież w konsekwencji doprowadzi do, no trudno przewidzieć skalę, ale jednak jakiegoś paraliżu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że powinno to być zbadane bardzo dokładnie, to co się stało w Olsztynie. Ja słyszałem o podobnej sprawie w Krakowie. Uważam, że to jest delik dyscyplinarny i wczoraj no, dosyć mocno zostałem zaatakowany za swoje słowa, że tego rodzaju działania prowadzą do anarchii, ale tak w istocie jest. Te działania prowadzą do anarchii, bo tego typu sprawa była rozstrzygana już w przeszłości. Otóż, proszę, proszę Państwa, nawet gdyby były jakieś uchybienia w procesie, w procesie dochodzenia do statusu sędziego danej osoby, to Trybunał Konstytucyjny w przeszłości, jak również inne sądy, także i sądy administracyjne, rozstrzygały, że akt powołania prezydenta sanuje wszystkie sytuacje tego typu, czyli uzdrawia. Czyli nie, nie może być tak, że ktoś już po tym akcie powołania będzie podważał, czy ktoś jest sędzią, czy nie. Dlatego, że chodzi o obrót prawny, o jego pewność, o to, żeby strona, uczestnik nie mówił, ten nie jest sędzią, będę sobie podważał, i żądał badania, czy on jest sędzią, czy nie jest sędzią. Jest 11 tysięcy sędziów. Ta sytuacja doprowadziłaby do chaosu. Ale jeszcze jedna rzecz, o której mhm. wcześniej nie mówiłem. Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny niedawno mówił o tak zwanej kadencyjności sędziów, którzy byli w Krajowej Radzie Sądownictwa, że było naruszenie przepisów Konstytucji, że kadencje powinny się rozpoczynać i kończyć w tym samym czasie, a były tak zwane indywidualne kadencje sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli tak, to dzisiaj no przecież nie możemy powiedzieć, że któryś z sędziów w Polsce nie stwierdzi, że poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa nie miała umocowania do tego, żeby składać wnioski co do konkretnych osób, i sędziowie być może mają status również niepewny. Pani rozumie, że ja oczywiście ironizuję sobie w tym momencie, ale przecież to może do, doprowadzić do totalnego chaosu. Dlatego wszelkie głosy osób, które mówią, że oczywiście, że można podważać status sędziów, są niedopuszczalne. To jest ingerencja w działania konstytucyjnych organów i ktoś, kto zrobił to w Olsztynie, postawił się ponad prezydentem Sejmem KM, ponad władzą ustawodawczą i wykonawczą. Panie ministrze, no ale ja czytałam, przeczytałam wywiad z panem profesorem Safianem. Pan Safian zachęca i mówi, że dokładnie taka jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby to Sąd Najwyższy zbadał mechanizmy powoływania sędziów, ale tak naprawdę zbadał, czy KRS ale przez to również Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego gwarantuje niezawisłość. Jak pan sobie wyobraża, czy Sąd Najwyższy, jeden z sądów ma badać, czy sędziowie, ja nie wiem w ogóle w jaki sposób miałoby to badanie przebiegać, no poszczególni sędziowie, których jest przecież bardzo wielu już w tej chwili wyznaczonych przez nową KRS, dają gwarancję niezawisłości? Czy każdy przypadek będzie badany oddzielnie, indywidualnie. Nie, nie ma w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej żadnego fragmentu, gdzie Trybunał odnosiłby się do tego, że polscy sędziowie, którzy są wskazywani przez KRS, żeby był wątpliwy ich status. Trybunał Sprawiedliwości takich rzeczy po prostu nie mógł zrobić. To jest rzecz oczywista. Nawet w punkcie 160 wyroku napisane jest, że nie będzie się mieszał Trybunał Sprawiedliwości do kwestii ustrojowych, bo. Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną domeną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Więc taka interpretacja jest bardzo daleko idącym nadużyciem. No, ale pan, pan Marek Safian, profesor Marek Safian, sędzia Trybunału Sprawiedliwości, ja jeszcze może zacytuję, mówi tak: Sąd Najwyższy musi ocenić, jak KRS wykonuje swoją funkcję, w jaki sposób Rada odnosi się do występujących zagrożeń niezawisłości sędziowskiej. No to de facto o tym właśnie mówi, co o czym wcześniej mówiło. To ja wrócę do tego, co powiedziałem mm. kilka minut temu. To jest sprawa o charakterze czysto indywidualnym, a konkretnym, a nie sprawa o charakterze powszechnym. Nie może na podstawie tego wyroku jakikolwiek sędzia, sąd w Polsce oceniać, czy ktoś inny jest sędzią, czy nie jest sędzią. Nie ma, ta, nie ma tej podstawy w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, bo i być po prostu najzwyczajniej nie mogło. Zobaczymy, co zrobi dalej, pani redaktor, Sąd Najwyższy i w jakim składzie odniesie się do tej sprawy. Tu raczej chodziło o Izbę Dyscyplinarną, jeżeli już, bo. W roku było dużo napisane na temat Pan tego... Pan profesor ja, Safian mówi, że co? najprawdopodobniej w pełnym składzie. No, a dlaczego? Bo to też pytanie. Tak, to no, pytanie, to ko, ko, znaczy, zdaje się, że to sprawa, pytanie pan, nie pada i stąd no, nie ma odpowiedzi. A więc zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie kolejny ruch pani profesor Gersdorf w tej sprawie. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga, to jest to, co się stało w Olsztynie, a wiem, że taka podobna sprawa jest w Krakowie. No, panie redaktor, jeżeli ktoś z sędziów mówi tak, muszę zbadać, czy ten jest sędzią, czy nie jest, no to, to mhm. po prostu doprowadzi to do chaosu. I tu stawiamy kropkę, pan minister Michał Wójcik Wice szef Resortu Sprawiedliwości był gościem sygnałów dnia. Dziękuję bardzo.